ostatniak miałem tutaj spotkania. Wychodziłem z tego, ja byłem w Szerole. Wychodziłem już, odjeżdżałem. I kiedy wychodziłem z kościoła, taka myśl przebiegła mi przez głowę. To było Ducha Świętego. I to zdanie brzmiało w ten sposób. Wszyscy usługujący to sprzątający. Powiedział do mnie Bóg. Potem się nad tym zastanawiałem chwilę. Zrozumiałem, że to jest ważne poselstwo. Człowiek, który jest w służbie, to jest człowiek w służbie na maksa. To nie jest człowiek, który jest w służbie na urzędzie. Takie demony, taki zespół demoniczny, nazywają się duchy ekskluzywne. Co pewien czas się pojawiają. Ludzie służb zaczynają oglądać siebie jako wielkie postacie. Jako postacie szczególne. Kiedyś taki dobry nauczyciel, Derek Prince, powiedział tak. Jest pewna różnica między pastorem a pasterzem. Pastor ubiera się w garnitur, staje przed ludźmi i mówi do nich różne mądre rzeczy. Pasterz ubiera się w ubranie robocze i wchodzi między owce, żeby je paść. Wszyscy usługujący to sprzątając, obojętnie jak wiele dostaliśmy od Boga w postaci darów, talentów, bez względu na to, ile cudów przez nasze ręce czy usta się dzieje, to musimy pamiętać, że jesteśmy sługami Bożymi na maksa. We wszystkim. W czasie, kiedy akurat nie zakładamy kościołów, czyścimy kible. Rozumiecie, o czym mówię? To musi być w naszej mentalności wbite jak gwoździe. Kiedy idziemy głosić na wielkiej konferencji, zakładamy nasze garnitury. Potem w wolnym czasie zdejmujemy je i czyścimy ludziom buty. Rozumiecie? To jest bardzo ważne, mieć taką mentalność. Nie przechodzimy mimo jakiegokolwiek ciężkiego zajęcia. Rozumiecie? Tak. Musimy mieć wszyscy usługujący to sprzątający. Nie myślimy o sobie inaczej, niż myśli o nas Chrystus. Rozumiecie? Nie myślimy sobie inaczej, o sobie inaczej. Ja jestem zawsze taki sam, tylko mam różne ubrania. Do różnych rzeczy zakładam różne ubrania. Mam buty. Mam trzy miejsca na buty w domu.
jedno miejsce na buty, to są buty najlepsze, bo ja buty lubię. Drugie miejsce to są buty średnie. A trzecie miejsce to są buty osrane, bo w nich wyprowadzam naszą sukę i wchodzę w jej główkę. To ciągle ja, ten sam, tylko w różnych butach, do różnych zadań. Rozumiecie? Ja mam tak w głowie. Tak mam w głowie, jak w tych szafkach z butami. Musisz tak mieć w głowie. Nieważne, jaki masz urząd, stanowisko od Boga, obdarowanie, namaszczenie. Każda potrzeba w Królestwie to twój problem. Rozumiesz? Bo kto może dobrze czynić, a nie czyni, ten grzeszy. I nie mówi się, nie mam tego w sercu, nie do tego powołał mnie Pan, do innych rzeczy jestem pokierowany przez Ducha Świętego. Rozumiecie mnie? To bardzo ważne, co do was teraz mówię. Jako ludzie przebudzenia musimy mieć tą mentalność. Mentalność królów, którzy zdejmują swoje korony i zajmują się ciężką pracą w królestwie. Rozumiecie? Potem znowu zdejmujemy z gwoździa koronę, zakładamy i idziemy. Bo to jest tak nasza korona. Amen. Amen.